Proces, jaki doprowadził do powstania tego mieszkania, był dosyć schematyczny. To znaczy, poszukiwałem pracowni w różnych źródłach, pytając się różnych znajomych, szukając w internecie osób, które mogłyby się tym zająć, dlatego że ponieważ i tak musiałem dokonać dużych zmian, no to postanowiłem, że dobrze, no niech zmiany rzeczywiście będą na tyle ciekawe i radykalne, żeby to mieszkanie rzeczywiście, żeby mógł się czuć jako w swoim mieszkaniu, a nie w mieszkaniu, które było w pewien sposób już uschematyzowane przez kogoś innego i zawsze takie samo. Także to miało być takie nowe otwarcie. Co do tego, że jak to miało wyglądać, to miałem wymaganie takie, że rzeczywiście, że mieliśmy się postarać o to, żeby mieszkanie było jaśniejsze, dlatego że to był jeden z głównych problemów w tym mieszkaniu, że tutaj rzeczywiście nie było praktycznie wcale światła dziennego, takiego podającego prosto w okno. To mieszkanie po prostu było szare. To był długi korytarz ciemny, który rozprowadzał ruch pieszy do iluś pokoi i w sumie wszędzie panował półmrok. A w tej chwili to wygląda zupełnie inaczej. No, jest światło naturalne, które jest częściowo odbite, ale jest sympatycznie. To mieszkanie jest na tyle elastyczne, że nie musiałem się do niego jakoś specjalnie adaptować. Ono się do mnie zaadaptowało. Ja mogę je ustawić tak jak chcę, mogę zasłonić, schować. Mogę czuć się trochę tak jak chmurze, jeżeli wszystkie zasłony są zasłonięte. Taki niebyt wtedy powstaje, nie wiadomo gdzie się jest. Zapraszam do obejrzenia mieszkania, które jest jednocześnie chmurą i wielką etażerką. I w zależności od tego, na co mam ochotę, takim się staje. Właściciel mieszkania Krzysztof zwrócił się do nas z prośbą o wymyślenie aranżacji, nie wiem, projektu architektonicznego, który zamieni mieszkanie po jego babci, które jest mroczne, długie, wąskie, w kąt, w którym on będzie dobrze się czuł pomiędzy powrotami z podróży. To jest człowiek, który bardzo często podróżuje. Nasze pierwsze wrażenie, jak przyszliśmy do tego mieszkania, było dosyć niewyraźne. Jest to wysokie, bardzo ładne mieszkanie w starej kamienicy. Wnętrze było wręcz przygnębiające, dlatego pierwszym naszym odruchem było zaproponowanie czegoś zupełnie odwrotnego, czyli postawienie na otwartą przestrzeń, na wyrzucenie wszystkich ścian i na aranżację pozbawioną praktycznie kolorów. To, co nas urzekło, to sentyment Krzysztofa do obiektów, które zachowały się w tym mieszkaniu, które były rzeczami po jego babci. Takim wyjściowym elementem, który Krzysztof darzył największym sentymentem, była listwa drzwiowa, taka ościeżnica w zasadzie, na której babcia zaznaczała poziom wzrostu, jak Krzysztof dorastał. Był to absolutnie element do zachowania i w zasadzie właśnie ta jedna deska stała się inspiracją do całego pomysłu. Postawiliśmy na kontrast tego, co ostało się po babci i nowych elementów. I to widać w tym wnętrzu. Głównym elementem we wnętrzu jest mebel. Zależało nam, żeby ten mebel nowy we wnętrzu nie był sterylny, żeby nie był taki dopieszczony, tylko żeby niósł w sobie tą informację, że jest zbudowany z tych starych elementów. Natomiast tło zdecydowaliśmy, żeby było pozbawione zupełnie koloru i bardzo minimalistyczne. Urokiem tego mebla jest to, że teraz, kiedy wokół niego się funkcjonuje, można sobie przypomnieć, że dany element był fragmentem na przykład biurka babci lub drzwi szafy dziadka i tak naprawdę jest to jedno wielkie wspomnienie. Wszystkie nowe meble, które zostały wprowadzone do tego wnętrza, kupione w trakcie remontu, są białe, zupełnie pozbawione tych informacji. Nie wiedzieliśmy, co będziemy mieli do dyspozycji, budując tą zabudowę. Wiedzieliśmy, że są meble po babci, natomiast one były zgromadzone w piwnicy. Powstało założenie, że niezależnie od tego, ile tych mebli jest, jak one wyglądają,
stawiamy na funkcjonalność tego kolektora. Powstał projekt, który zawiera pełen program kuchni, pełen program łazienek oraz szafy i magazynki związane z pralnią. Dopiero potem, kiedy te meble zostały przeniesione na górę i rozłożone tutaj na podłodze, uświadomiliśmy sobie, że jest to totalny chaos, że trzeba przyjąć jakąś receptę, jakiś scenariusz. Założyliśmy, że nie musi być tak, że szafka musi mieć dopasowane konkretne drzwiczki ze starego mebla, że można stworzyć nowe drzwiczki z kilku elementów. I tak powstało pewnego rodzaju camo, czyli grafika, która ukrywa tak naprawdę wewnętrzne funkcje, a wręcz wprowadza pomyłkę. To znaczy jest kilka frontów szuflad, które się nie otwierają, a są łaty, które tak naprawdę są tymi szufladami. I wydaje nam się, że jest to bardzo ciekawy efekt, który nawet nas zaskoczył. Chcieliśmy uzyskać taki efekt braku sterylności. Pracujemy naszego wykonawcy, pana Leszka Nowosielskiego. Cała praca trwała około 1,5 miesiąca i była wykonywana na miejscu, w tym pomieszczeniu. Nie tak jak na ogół meble najpierw są wykonywane w warsztacie, a potem następuje montaż. Najpierw została wykonana konstrukcja z płyty OSB, płyt stelaży stalowych i płyt kartonowo-gipsowych. Następnie wokół tej konstrukcji powstała zabudowa już typowo meblowa w technologii stolarskiej. Całkowicie nowy został wykonany blat kuchenny. Jedyna rzecz, która jest tutaj wykonana z nowych rzeczy, jest to blat furnirowany. Wbrew pozorom trudniej jest wykonać taką zabudowę, wykorzystując stare elementy istniejących mebli, ze względu na to, że mają one różną grubość, różną kolorystykę. Wykonane są też z różnych rodzajów drewna. Natomiast dużo łatwiej byłoby wykorzystać nowe materiały i wykonać to z nowych elementów. Ale efekt nie byłby taki sam. Pomimo tego, że wnętrze wygląda jak taki zabieg scenograficzny, intuicyjny, ono jest bardzo racjonalne i przemyślane. Zanim wytyczyliśmy dokładny przebieg tych wszystkich kurtyn, zrobiliśmy model 1:1. Określiliśmy sobie, jak powinna być ta przestrzeń podzielona i na przykład jakiej wielkości powinna być alkowa, ta część sypialna. Przestrzeń alkowy jest jedyną częścią, która ma bezpośredni styk z oknem zewnętrznym. Nawet po rozłożeniu wszystkich kurtyn jest to jedyna przestrzeń, która jest doświetlana bezpośrednio przez okno.